to, co wam powiem, to będzie mocne. I mówię to na podstawie objawienia 22, 10, 12. Słowo mówi tak. Kto święty, niech się uświęca, ale kto grzeszy, nie grzeszy dalej. Powtórzę to jeszcze raz. Kto święty, niech się uświęca, a kto grzeszy, nie grzeszy dalej. To jest ważne. Chcę, żebyście to wszystko dzisiaj usłyszeli, co będę do was mówić. Skupcie się. A za tym słowem idzie sąd. Bo w 12 wersecie Jezus mówi tak, że zapłata moja idzie za mną, aby każdemu oddać według uczynków. Za tym słowem idzie sąd. Zobaczcie, w jakich żyjemy czasach. Jest i będzie coraz większe rozdzielenie na tych, którzy się uświęcają i na tych, którzy tego nie robią. To już jest widoczne nawet u nas w Kościele. A ta przepaść będzie się pogłębiać. Ci, którzy się uświęcają, będą się uświęcać dalej. I to światło będzie coraz większe. Ale ci, którzy się nie uświęcają, chodzą w kompromisach i chodzą w grzechach, ta ciemność będzie ich pogrążać coraz bardziej. Łapiecie to? Jest coraz większa różnica i przepaść między jednymi a drugimi. I ja tu mówię tylko i wyłącznie o Kościele. Ja w ogóle w tym momencie nie poruszam tematu świata. W Kościele w obecnym czasie są dwie kategorie ludzi. Ci, którzy się uświęcają, bo wszyscy jesteśmy święci z uwagi na Jezusa. Ale teraz mi chodzi o uświęcenie. Pierwsza grupa to ci, którzy się uświęcają i druga grupa to ci, którzy się nie uświęcają. Mówię, ten podział będzie widoczny coraz bardziej. W takich żyjemy obecnie czasach. To są czasy ostateczne. Zgodzicie się ze mną? Czasy ostateczne. I wiecie co, wam powiem? Ludzkość jest już na ostatnich zakrętach. Ja nie wiem, kiedy Jezus przyjdzie, bo tego nie wiemy. Ale ludzkość jest już na ostatnich zakrętach. Skąd to wiemy? Bo jest napisane, że w czasach ostatecznych, czym bliżej przyjścia Jezusa, tym większy będzie wpływ działań ducha Antychrysta i zwiedzenia. I widzimy to. Więc zbliżamy się ku końcowi. I jest widoczne coraz większe rozdzielenie w Kościele. Na świecie, w Polsce, jeżeli chodzi o naszą społeczność również. Nie możecie być zdziwieni, że tak jest. W takich żyjemy czasach. I teraz tak, ludzie sobie mówią w ten sposób, czasy ostateczne. I wiecie, w większości jakie mają myślenie? Bo przecież jest napisane, że tam w Joela, że w dniach ostatecznych będzie wylany Duch Święty na wszystkich. I wiecie, na czym ludzie się skupiają w szczególności? Wielkie manifestacje mocy. Cuda, znaki, w ogóle mega power. Ale wiecie co? To nie będzie dotyczyć wszystkich. To będzie dotyczyć tych, co się uświęcają. Tylko i wyłącznie. Bo jest jeszcze druga strona czasów ostatecznych. Ciemna strona. Bo jest napisane tak. W dniach ostatecznych miłość wielu oziębnie. Czyja miłość? Narodzonych z Bożego Ducha ludzi. Do czego ta miłość oziębnie? Do prawdy Bożej. To są te czasy. To są czasy Kościoła w Laodicei. Ten Kościół żył w kompromisie, był letni i to dzieje się również dziś. To widzimy. I są tylko dwie kategorie. Gorący albo zimny. Uświęcający się, bądź ten, który się nie uświęca. Nie ma nic pomiędzy. W takich jesteśmy obecnie czasach. I teraz tak. Chcę, żebyście sobie to obejrzeli jeszcze szerzej. Czym bliżej przyjścia Jezusa, tym silniejsze oddziaływanie ducha Antychrysta.
na wszystko. Na każdą dziedzinę życia, również na Kościół. To nie jest tak, że Kościół jest poza tym wszystkim. Te naciski też są odczuwalne. Bo wiecie, tu nie chodzi o to, że nie ma Chrystusa, tak? Tylko chodzi o to, że ten Chrystus jest coraz bardziej zniekształcony w sercach i w umysłach ludzi. I to przychodzi również do Kościoła. W jaki sposób? Pokażę wam to. Na przestrzeni ostatnich lat. Ci, którzy jesteście narodzeni już powiedzmy kilka lat, to będziecie mieli lepsze zestawienie tego. Zobaczcie. Na samym początku po waszym nowym narodzeniu, jaki był entuzjazm w głoszeniu Ewangelii. Jak wam zależało na tym. Nieważne, jaka pogoda, jaki dzień tygodnia. Dzisiaj nie pójdę, bo pada deszcz. Co to jest? Miłość, która oziębła. Nacisk na to, żeby pewnych rzeczy już nie robić w takiej formule jak wcześniej. Kiedyś modliłeś się dniem i nocą. Zależało cię. Dzisiaj, mówię, jest stawienicza. Dobrze, że mi mówisz, to na nią nie pójdę. Zrobię wszystko, co mogę w moim domu, żeby tylko nie pójść na stawieniczą. Ja to specjalnie przerysowuję w ten sposób. Celowo. Bo chcę, żeby to do was dotarło, żeby pokazać wam dramat sytuacji. Kiedyś siedziałem, czytałem Biblię i przykładam ten pion prawdy do swojego życia. Dzisiaj? Po co mam czytać Biblię, skoro jest nauczanie? Artur fajnie gada, posłucham. Łapiecie to? Obejrzcie się sami w tym. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest ten nacisk. Miłość wielu oziębnie. To nie jest tak, że przez to, że chodzisz do tego kościoła na przykład, to ci się jeszcze bardziej zachce. Tobie musi zależeć. To ty musisz generować tą atmosferę, to co mówiła dzisiaj Agatka. Żeby się modlić, żeby działać, żeby się uświęcać. To dotyczy nas wszystkich. I teraz chcę powiedzieć takie dwie rzeczy. Słowo zachęty. Ci, którzy się uświęcacie, którzy pracujecie na swoich duszach, którzy przykładacie pion prawdy, którym zależy, którzy jesteście zdeterminowani, nie ustawajcie. Kto święty, niech się uświęca dalej. Pomimo czasów, pomimo nacisków, pomimo tego, że się nie chce. Bo sami wiecie, jaki jest teraz czas. Jest coraz większy nacisk. Nie chce mi się, nie będę robił. Nie w takiej formule, nie tak radykalnie. Po troszku, na spokojnie. Ci z was, którzy się uświęcacie, uświęcajcie się dalej, pomimo czasów, w których żyjemy. Że jest coraz więcej głupoty w Kościele, coraz więcej ciemności w Kościele, coraz więcej wypaczeń w Kościele, coraz bardziej rozcieńczona prawda i Ewangelia. Nie ustawajcie, widząc to, co dzieje się wokół. Jeżeli wasi bracia się nie uświęcają, nie bierzcie przykładu. Wy dalej bądźcie na stanowisku, na posterunku i uświęcajcie swoje dusze. Jeżeli wokół was są ludzie, którzy nie postępują w ten sposób, chodzą w kompromisach, nie bierzcie przykładu. Stójcie na straży swojego uświęcenia. To wam musi zależeć. Więc kto z was się uświęca, róbcie dalej, pomimo tego, że nie będzie może wielkiej zachęty. Może niewiele będzie osób, które będą szły tą samą drogą. Ale to tobie musi zależeć. A ci z was, którzy się nie uświęcacie, macie dwa wyjścia. Pierwsze wyjście jest takie klasyczne. Skorzystaj z krwi Jezusa. Spokutuj z drogi, którą idziesz. Spokutuj z każdego grzechu, z każdego kompromisu. Wyjdź z tego miejsca, bo możesz. Przez krew Jezusa, przez łaskę. Więc nie jesteś bez ratunku i bez pomocy. Tylko jest kwestia, czy ty tego chcesz. Więc jeżeli chcesz, to z tego skorzystaj. A jeżeli nie chcesz, to grzesz dalej i giń. Wiem, że to jest mocne, co mówię. Ale nie ma dla ciebie usprawiedliwienia wtedy, człowieku. Jeżeli nie chcesz skorzystać z łaski Bożej, to nie ma nic więcej. I zobaczcie teraz sami wy też. Te osoby, które sami wiecie w swoich sercach, nie wykonaliście pewnej pracy na swoich duszach, nie przemieniliście swojego myślenia, nie zrobiliście pewnej pracy, o której już nawet słyszeliście lata. Zobaczcie, co się zadziało w przeciągu tego okresu czasu.
pogłębiły się wasze patologie, uwikłaliście się jeszcze w gorsze rzeczy, jeszcze większe kłamstwa, jeszcze trudniej wam dzisiaj powychodzić z różnych tematów. Ciągnie się to i ciągnie i jest jeszcze trudniej, żeby z tego wyjść. Więcej pracy, więcej dodatkowych rzeczy wychodzi. Zobaczcie sami, na przestrzeni własnego życia, ci z was, którzy nie robiliście do tej pory pracy, zobaczcie, obejrzcie się sami z perspektywy tego czasu, tych powiedzmy kilkunastu miesięcy, lat i tak dalej. Zobaczycie różnicę. Podochodziło różnych innych krzywizn, bo nie była wykonana wcześniej już praca. Bo jest napisane, kto grzeszy, nie grzeszy dalej. Czyli co? To się pogłębia i to się staje coraz bardziej takie, wiecie, uwikłacie się w to coraz bardziej. Jeżeli nie wykonacie pracy, a możecie, bo jest łaska i jest przebaczenie, tylko musicie po to sięgnąć. Jeżeli nie zrobicie tej pracy, to będziecie dalej jeszcze bardziej pogrążać się w tych grzechach i błędach i będziecie ginąć. Będziecie ginąć, ale na własne życzenie. Bo to nie jest plan Boga do twojego życia. Okej? Więc zobaczcie, obejście się z tej perspektywy, zobaczcie to. Kto święty, niech się uświęca i nie ustawaj w tym uświęceniu. Mimo braku zachęty wokół, tobie musi zależeć. Nie ma czegoś takiego, że cały czas będziemy się tutaj nakręcać i motywować. No chodź na modlitwę, no chodź, uwielbiaj Boga. Tobie musi zależeć. To jest twoje zadanie. Natomiast jeżeli nie chcesz iść tą drogą, nie chcesz zrobić pracy nad swoją duszą, to wiedz, że twój stan tylko będzie się pogarszał na twoje własne życzenie. Takie są obecnie czasy. Chcę, żebyście byli tego świadomi. Dzięki.